Siemanko, siemanko. Taki sobie wloczek, wloczek. Słuchajcie, jak patrzę na tą polską YouTubę i patrzę na te ich rozkminianie, co po niektórych, wyjaśnianie, to powiem wam, aż się chce to oglądać. W cudzysłowie. Jeden drugiego fajnie wyjaśnia. Najpierw nagrywali razem, najpierw wszystko było fajnie, pięknie, cudownie. Jacy to oni nie są przyjaciele. No, mija czas, pokłócili się, drogi się rozeszły i teraz nagle jeden drugiego zaczął wyjaśniać. Można i tak. Jedni twierdzą, że dla wyświetleń to robione jest, te wyjaśnienie, a drudzy po to, aby pokazać innym, że faktycznie ja mam rację, a nie ty. No, słuchajcie, coś to się ma do rzeczy. W każdym bądź razie te wyjaśnienia to po niektórych są naprawdę fajne. Oglądam sobie taki kanał, który, powiem wam, już jakiś czas jest i powiem wam, że na tym kanale jest mówione fajne takie rzeczy, dosyć takie mądre. Dosyć mądre te rzeczy są. Tego względu, że ten człowiek kiedyś, no, był, można powiedzieć, osobą bezdomną. To była osoba bezdomna kiedyś. Teraz, na dzień dzisiejszy, ma kobietę, dziecko. Powiem wam, ten człowiek mi zaimponował bycie człowiekiem, w takim sensie, że no, wtedy też był człowiekiem, ale jego sposób bycia, jego prowadzenie się w życiu było, no, niestosowne, tak, co do naszego życia, bycia. Ten człowiek wyszedł na prostą i widać, ma się dobrze. A o kogo chodzi? Napiszcie w komentarzu. Pozdrawiam.